Jesteśmy w Dąbrówce, niedaleko Borka Wielkopolskiego na Dniach Pola. Dowiedzieliśmy się, że są organizowane. My w poszukiwaniu, wiadomo, jak najlepszych odmian rzepaku, bo się przymierzamy w tym roku mieć rzepak. Szukamy takiej odmiany, która będzie jak najlepsza na suszę, bo wiadomo, teraz pogoda jest jaka jest i trzeba na to uważać. Jest z nami pan Leszek. Cześć. Powiem może parę słów tutaj o nowościach od firmy Limagrain. Cześć, Leszek chwali, że firma Limagrain Polska. W firmie Limagrain mam przyjemność pełnić funkcję szefa marketingu i działu produktu. Tak jak Filip powiedział, witamy Was serdecznie na wielkopolskiej ziemi. I chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć parę słów na temat dwóch naszych odmian. Pierwszą z nich, być może już słyszeliście, jest to odmiana LG Architect. Najbardziej innowacyjny produkt rolniczy w Polsce w kategorii nasiennictwo. Poza tym jest to pierwsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Dodatkowo jest to najlepsza odmiana pod względem mrozowytrzymałości. I od 4 lat, średnia plonu z 4 lat, numerem 1 w doświadczeniach oficjalnych coboru. Jest to też nowy standard, jeśli chodzi, jest to nowy wzorzec w badaniach oficjalnych coboru. Filip powiedział dzisiaj, że się zastanawia nad odmianą, bo mamy suszę, ale tak jak patrzymy, ta odmiana jest od 4 lat w naszych doświadczeniach, tak jak przed chwilą powiedziałem, jest to najbardziej stabilna i najbardziej regularna odmiana w plonowaniu. Bo jeśli popatrzymy tak naprawdę na 4 lata, to praktycznie mieliśmy wszystko. Mieliśmy wymarznięcia, mieliśmy chłodne, wilgotne jesienie, mieliśmy suszę na wiosnę i w każdych tych warunkach odmiana LG Architect pokazywała swoje największe walory. Inną odmianą, którą chcielibyśmy Wam powiedzieć i zaproponować Filipowi, jest to odmiana LG Ambassador. Jest to najnowsza odmiana, którą wprowadzamy w tym roku w naszej ofercie. Jest to najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach rejestrowych za ostatnie 2 lata. Także, moi drodzy, macie zarówno dwie odmiany numerem 1, poza tym odmiana, jeszcze wrócę do odmiany LG Architect, jest to odmiana o największym areale uprawy w Europie i to już w ciągu 3 lat. Wracając do odmiany LG Ambassador, ma dodatkową cechę, której nie posiada odmiana LG Architect, jest to odporność na suchą zgniznę kapustnych, czyli tak zwany gen RLOP7, które zabezpiecza odmianę przed najbardziej zjadliwą formą właśnie suchej zgnilizny kapustnej. Także niezależnie na warunki, jeśli szukacie dobrych odmian, a w szczególności Filipowi w tym roku polecam odmianę LG Architect i odmianę LG Ambassador. Dziękuję bardzo. Przejdziemy jeszcze, może pokażemy dalej, jak tutaj wyglądają te areały doświadczalne. Dobra, to widzimy się później. Przejdziemy jeszcze do innej firmy tutaj związanej ze środkami ochrony roślin. Cześć, znajdujemy się na polu jęczmienia. Przyszliśmy sprawdzić, jak wygląda uprawa. Planujemy w najbliższych dniach wjechać kombajnem. A co tutaj najważniejsze, właśnie chciałbym powiedzieć, że mamy w planie taki dłuższookresowy trochę plan, niespodziankę. Chcemy Wam coś później, będziemy udostępniać filmiki na ten temat. Posiejemy 15 hektarów rzepaku, kilka odmian będzie tutaj posianych. Będziemy testować, jak wygląda sytuacja tutaj na naszych glebach, takich nie za ciężkich. Wybierzemy odmianę z najlepszym potencjałem plonowania. Będziemy rozwozić obornik też pod rzepak, także będzie siany w systemie orkowym. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, był Filip ostatnio na Dniach Pola, takich typowo o rzepaku. Dużo tam było ludzi, bardzo, bardzo ciekawe informacje można było się dowiedzieć, ale no niestety ja nie mogłem tam być. No inne obowiązki mnie zatrzymały, także zobaczymy, jak to sytuacja dalej się potoczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. O, także myślę, że gdzieś jeszcze z tydzień niecały i będziemy na pewno kosić. Już nie ma na co czekać. Jęczmień jest dosyć dojrzały, ziarko zaczyna strzelać. Także coś z tego będzie. Zobaczymy, jaka będzie wydajność. Myślę, że jakoś tragicznie nie będzie pomimo tej suszy, tego wszystkiego. Z rzepakiem to już będzie troszkę gorzej. No, oby tylko były jakieś deszcze, żeby te wschody były przyzwoite, a później jakoś sobie poradzimy.
będziemy tam testować różne programy ochrony, nawożenia i tak dalej. Także myślę, że będzie ciekawie. Zapraszamy do oglądania. No ogólnie dużo będzie się działo na naszym kanale niedługo. Także widzimy się w kolejnym filmie. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie!